Tam? Wyjeżdżamy? No jedziemy. Gdzie tym razem? No mówiłeś coś o supie. Tak. Będziemy supować? Jest połowa sierpnia, a myśmy w tym roku jeszcze deski nie napompowali. No tak, taki był czas. Zakupy zrobione. Jedziemy nad jezioro. Pogoda mam nadzieję dopisze. Na razie się nie zapowiada, że będzie ładnie, ale podobno ma być. Nie, patrzyłem na prognozę. Tam nad jeziorem ma być ok. Dzisiaj, jutro w poniedziałek mogą być burze. Ale to takie burze po upałach, to moment popada i przestanie. No dobra, żegnamy Wawer. I wszystko wskazuje na to, że mamy kawałek drogi do przejechania. Ale nie jest tak bardzo daleko. Wiadomo, kawa po przyjeździe jest obowiązkowa. Zwłaszcza, że rano nie zdążyliśmy wypić. Ale za to kupiliśmy sobie, słuchajcie, genialne owocki. Tu chyba już widać. To jest bardzo, bardzo apetycznie. I jest ciasteczko, i jest kawusia. Kawka wypita, odpoczęliśmy po podróży. Pogoda fajna, idziemy obejrzeć jezioro. Zobaczymy, jak to wygląda, jak pomost, czy woda ciepła, czy fajne zejście jest. Rozejrzymy się, jak to wygląda, potem pewnie będziemy pompować deskę i pójdziemy popływać na desce. Na razie idziemy się przejść, obejrzeć zejście do jeziora. Tu Wam jeszcze pokażę, jak wygląda sam kemping. Trudno powiedzieć nawet, że to jest duży kemping, to taki niewielki mikrokemping, czy pole namiotowe, coś na kształt agroturystyki. Stoimy sobie tutaj w cieniu pod taką fajną brzozą. Tutaj jest taki niewielki pawilon sanitarny, w którym jest toaleta, prysznic, miejsce do zmywania. A tutaj jest dom, w którym mieszkają gospodarze i miejsce, gdzie sobie można stanąć, rozbić namiot z przyczepą, stanąć samochodem. Tutaj jakąś chatkę szykują. Widać, że to jest niewielkie miejsce na kilka, może maksymalnie 10 załóg. Tu jakiś jest stawik też. Mostek, to potem pójdziemy obejrzeć, Wam pokażemy. Na razie idziemy nad jezioro. Dobra, tu jest wyjście z tego naszego kempingu. Po schodkach trzeba zejść do jeziora. Daleko nie jest, to jest dosłownie kilka metrów. Natomiast jedyny minus tego zejścia jest taki, że niestety, ale trzeba przejść przez ulicę. Nie jest to ruchliwa jakaś specjalnie droga. No ale nie da się z terenu kempingu zejść bezpośrednio. Jest pomost, są łódki. Jak widać. Najbardziej to jest robione chyba pod amatorów wędkowania. I zobaczcie, środek sezonu, mamy połowę sierpnia, na jeziorze nie dzieje się absolutnie nic, cisza, spokój, praktycznie nie ma ludzi. Jest ciepło, woda jest ciepła, także myślę, że spokojnie można iść pompować deskę i za moment wracamy z deską, będziemy pływać na supie.
bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo się liczy bardzo, dlatego kamizelka. Ale kamizelka po prostu chowam za nią brzuch. Lepiej wyglądam w kamizelce niż bez. Nie będę was tutaj emanował na gością swoją. Nie ma co oglądać. A w kamizelce całkiem czarno. Może być. Idziemy pływać. Jazdą na rowerze. Jak się raz złapie, to jakoś idzie. Przez rok nie zapomniałem. Przyszliśmy na obiad. Zgadnijcie, kto będzie w tym odcinku recenzję kulinarną przedstawił. Krzysiek tym razem. Krzysiek w tym odcinku będzie jeść. Ja będę jeść? Tak, a ja pokażę paragon grozy. Paragon grozy już jest zapłacony, wcale nie jest najgorzej. Piwo zimne, czekamy na ryby. Tak jest, czekamy na ryby. Tam, Krzysiu, mamy na obiad? Sielana. Głowiona ryba z listów słodkowodnych. Ja generalnie wolę ryby morskie. Z takich słodkowodnych, jak jestem na Mazurach, kiedyś pojechałem na Podlasiu. Sielawa to jest dobre. No dobra, to smacznego. Spakuję? Tak, fajne śmieci. Z takimi rybami jest fajne to, że nie jest jakaś wyciągana, że na dorsze to najczęściej zmrożone. Tylko to rzeczywiście jest świeża ryba, która nie dzisiaj złapana. Pewnie inaczej smakuje. Chodźcie. Znajdujemy się na Górze Zamkowej w Rajgrodzie. Według danych historycznych jest to najstarsze zamieszkałe miejsce tutaj w okolicy. Znaleziono tutaj ślady osadnictwa z czasów Jadźwingów. Potem za czasów Kazimierza Wielkiego próbowano wybudować tutaj zamek. Natomiast konflikt z Krzyżakami spowodował, że tego zamku nigdy nie zbudowano. Także w tej chwili tylko możemy podziwiać malowniczo położone wzniesienie na takim cyplem nad jeziorem Rajgrodzkim. Tutaj na górze jest taka drewniana wiata zbudowana. Pewnie wygląda jak jakiś amfiteatr, może do jakichś tutaj miejscowych świąt czy innych festynów. Natomiast wandali głównie była. No wandali też, trochę to jest zniszczone. Natomiast na dole pokażę wam, jest rzeczywiście tutaj ten podest, ta altana jest nieco zniszczona. Natomiast na dole jest po prostu plaża miejska. Za chwilę też pójdziemy obejrzeć przystań jachtową. Bo tutaj taka niewielka marina jest. Także amatorzy żeglarstwa też tutaj mają czego szukać. O, tutaj mamy widok z Góry Zamkowej na plażę miejską. A tutaj tak wygląda jezioro z samej góry właśnie, z tego cypla. Bardzo malownicze miejsce. Idziemy oglądać marinę. A tak wygląda sama plaża. Jak widać, jest spory pomost, trochę piachu, boisko do siatkówki plażowej, trochę ludzi jest. Także jak ktoś chce odpocząć nad wodą, to też fajne miejsce. Schodzimy już z tej góry zamkowej. Tutaj w tle między drzewami widzicie marinę, do której idziemy. Za chwilę sobie tamtędy przejdziemy. Obejrzymy jachty zacumowane w tutejszej marinie. Nie jest to jakiś wielki port, ale trochę jachtów stoi. No i oglądamy ten port czy marinę w Rajgrodzie. Jak powiedziałem, no, w porównaniu z Mazurami nie jest to jakiś wielki port. Natomiast trochę jachtów jest.
Na obiad dzisiaj nie idziemy do knajpy. Dzisiaj przy kamperku szefowa serwuje kaszankę smażoną z cebulką i jabłuszkiem. Fajne danie. Za chwilę będziemy jeść. Kto dzisiaj robi recenzję obiadu? Ten to pierwszy wie. No dawaj. No dawaj. Mamy mamy bardzo prosty obiad, bo jesteśmy na wsi. Jedziemy dzisiaj kaszankę z patelni, z jabłuszkiem, z cebulą, tego świeże ogórki. No i jemy po prostu. Byliśmy te 4 godziny dzisiaj na plaży, nad wodą, zgłodniliśmy. Po prostu smacznego. Smacznego. Nasz weekendowy wypad nad jezioro Rajgrodzkie dobiega końca. Taki przyjemny wieczór na pomoście. Obserwujemy ptaki i odpoczynamy. Cisza, spokój. Jakieś kaczki pływają w oddali, jacht, szuwary. Pięknie. Disco polo z oddali. Nie słyszę disco polo. A, bo ty mało co słyszysz. Problemy ze słuchem wychodzą. A ty co masz? Orzeszki. Orzeszki. I destylat. Masz destylat? Pokaż. Mam. Mam destylat. Wasze zdrowie. Pozdrowienia dla moich kolegów i koleżanek z pracy, bo to chyba jeszcze ten... Urodzinowy destylat. Zapakowany do kamperka, jeździ z nami na każdy wypad i pomału, pomału, pomału go ubywa. Co widzisz? Żaglówka. Dobrze przybliża lornetka? No właśnie, jak chodzisz, to trzęsiesz po mostem, nie bardzo mogą sobie ostrzeć. Przybliża dobrze, tylko że... A ptaki widzisz jakieś? A, latarka, jaskółka. Jak wiadomo, jedna jaskółka wiosny nie czyni.